pozwala nam korzystać z tych dóbr kultury. No i tym zajmujemy się właśnie my. Wolne lektury to jest portal, w którym umieszczamy teksty w formie cyfrowej. Można je pobrać w PDF-ie, można je oglądać online. Można je ściągnąć w formatach zrobionych dla osób niedowidzących, również w formatach audiobooków. Oczywiście audiobooki musimy nagrywać, co jest dosyć mocną pracą, chociaż... ale jest ich coraz więcej. Kilka. Dobra. Chciałeś dźwięk jeszcze? Tak. Nie. Bo powiedzieć. Tu jest, nie? Gdzie jest dźwięk? Cofnijmy, żeby nie widzę. Bo tu masz dźwięk. Znaczy, w fundacji zostały wykorzystane dzieci. Nasze pracownicy. Jak się ta fundacja nazywa? Bo to już... Mam pamiary na prezesa, więc jak to jest to? Tak. To nie będzie długo. Tak wygląda obecnie jeszcze strona Wolnych Lektur. Możemy na niej ściągnąć, znaleźć książki, które dzięki temu, że są w formacie cyfrowym i opisaliśmy je na różne sposoby, na przykład przypisując im autorów, epoki, również tematykę, jaka w nich występuje, na przykład motywy patriotyczne, albo motywy matki, albo może motyw miłości. Możemy do nich dotrzeć i je przeszukiwać. Również w takim, nie tylko znajdując książkę, ale również fragmenty, w których na przykład właśnie mamy coś o śmierci, albo o przemocy. Co było wykorzystywanie dzieci. Tak, no w tym roku na przykład świętowaliśmy przejście Boja do domeny publicznej. I wydajemy głównie jego teksty na początku roku. Teraz powiem chwilę o tym, jak działa ta nasza mała manufaktura, ponieważ działamy troszeczkę jak taka cyfrowa drukarnia. I te teksty przenosimy ze świata rzeczywistego, czyli z książek, do świata cyfrowego w kilku krokach. Zaczyna się wszystko od skanowania. Mamy wyrobników od tego. Nie wiem, czy to. My nasi pracownicy niedawno dostał. Otrzymaliśmy, czy zakupiliśmy fajny skaner, który bardzo wygodnie można nie za pomocą dwóch aparatów cyfrowych skanować, właściwie fotografować kolejne strony. Potem ten tekst już w postaci sfotografowanej jest odczytywany komputerowo przez specjalne oprogramowanie, które oczywiście ma z tym trochę problemów. Natomiast nasi redaktorzy techniczni później te błędy poprawiają, również dodają właśnie motywy, tak? Tutaj mamy napisane cierpienie i coś jeszcze. Tutaj jest samobójstwo i też coś jeszcze. Dzięki temu możemy właśnie dotrzeć do konkretnych fragmentów utworu. Następnie, jeżeli ten tekst jest już zredagowany, to ląduje na naszej stronie, jeszcze jest jakiś inny tekst i mamy możliwość czytania go online, pobrania go w formacie takim najprostszym tekstowym, który jest właściwie do zaawansowanego wykorzystania. Czytanie go w PDF, czy w pliku EPUB, czy może być wykorzystywane w czytnikach. Oraz jeżeli nagraliśmy ten tekst w postaci audiobooka, no to możemy również posłuchać audiobooka na stronie, albo możemy go sobie ściągnąć na swojego MP3. Cała ta praca jest wykonywana przez nasz zespół, który w dużej części się składa z praktykantów albo z wolontariuszy. I właściwie nasze moce, czy nasz system pozwala na przetwarzanie i właśnie drukowanie cyfrowe bardzo dużej liczby książek. Jest to głównie tym wąskim gardłem właśnie rozmiar zespołu, tak? Który chcielibyśmy powiększać. No i mam nadzieję, że to się stanie, tak? Ile książek macie już? Ojej. Właśnie wyglądały tak jak na tamtą obrazku, ale jesteśmy teraz też w trakcie wprowadzania nowej wersji strony, która
będzie wyglądać w taki sposób. Dosyć przerobiliśmy w ogóle koncepcję naszą, ponieważ one lektury, które zaczęły od wydawania książek dla uczniów, właściwie wydały już, zawierały już wszystkie książki dla uczniów, wszystkie lektury szkolne. No i teraz zajmujemy się za klasykę, czyli książki dla dorosłych. No i strona, czekamy tak naprawdę na to, żeby stronę przetłumaczyć na kilka jeszcze języków, na niemiecki, włoski, niemiecki, włoski właściwie, ponieważ również z tej strony korzysta bardzo dużo Polonii. Czyli ludzi, którzy właściwie nie mają styczności z językiem polskim często, czasami rozmawiają po polsku w domu, ale chcą uczyć się tego języka, chcą z nim mieć kontakt i to jest dla nich fantastyczne po prostu zasób, z którego mogą korzystać. No i teraz tak, to właściwie działalność związana z wolnymi lekturami to jest taka działalność statutowa Fundacji Nowoczesna Polska, na którą dostajemy granty, ale też zajmujemy się rzeczami trochę takimi pobocznymi, które są fajne, ale tak, no, nie są to rzeczy wykonywane w ramach żadnego projektu finansowanego z Ministerstwa Kultury czy z Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Tutaj powiem o dwóch, a może właściwie trzech takich rzeczach pobocznych, które są związane właśnie z domeną publiczną, z kulturą remiksu, czyli z tym, że chcielibyśmy wspierać wykorzystywanie różnych utworów, to jest właśnie domeny publiczne i możemy je wziąć legalnie i je przerabiać, do tego, żeby tworzyć nowe rzeczy, bawić się i tak dalej. Pierwszą z tych rzeczy jest turniej elektrybałtów. Jest to turniej właściwie dla programistów, w którym mieli oni napisać automatycznych wierszokletów. Ci wierszokleci biorą teksty, które znajdują się na wolnych lekturach i w taki sposób je mieszają i budują z tego wiersze. Dostaliśmy około 9 czy 10 takich programów i wybraliśmy jednego zwycięzcę. Może przeczytam jeden wiersz, który jest całkowicie, możemy nawet go, wykorzystując właśnie zasoby wolnych lektur. Zakładając, że ma internet. Nie ma. Nie ma i ma internet. I oto jest kolejny wiersz. I brzmi on tak. Gościnność wszelako tymczasem to później, kłócili się dalej w milczeniu, a później. Odmową kredytów zatokał moskitów, Lulejka zapomniał skrzytywać. Pocieszał się jednak na drodze warszawskiej, gdy weszli do chaty wieczorem Gosławski, czego codziennie przepędził bezsennie, przeciwnie zacząłem spisywać. Dodać otucha to nie przeniosło, pociecha z kowronka wysoko wzrosło, objęli się krzewko, właściwie z depką, poradźcie mi, który podsypał. Przez rok dopiero przed samą spowiedzią wisiały przeważnie pszenica ze śniedzią, prowincję nadmorską, gościnnie i dworsko, następnie im bardziej zachwycał. Przyznam, że czasem nawet trafi się jakaś metafizyczna myśl, która się nie mogę powiedzieć, co jest. Ale no, jest to fajna rzecz, którą właśnie przeprowadziliśmy. Notabene z okazji 70. urodzin Lema. Inną, na przykład, innym takim totalnie pomocnym projektem jest to, że postawiliśmy serwer diaspory w fundacji. Diaspora to jest taka open source'owa, wolna wersja Facebooka, czyli wersji sieci społecznościowej, która przede wszystkim stara się trzymać prywatność użytkowników, czy oddawać prywatność użytkowników i ich dane im. Polega to na tym, że tak jak mamy pocztę na przykład, adres e-mail, to na Gmailu, to na necie, możemy też mieć na swoim serwerze w piwnicy, w diasporze możemy założyć sobie konto na jednym z serwerów. Również w fundacji zainstalowaliśmy taki serwer. No i też się to wiąże trochę z naszymi pasjami, tak? Ponieważ chcielibyśmy, żebyśmy w internecie korzystali z otwartych rozwiązań, które są darmowe, w których nikt nie sprzedaje naszych danych osobowych korporacjom marketingowym i w których tak naprawdę kontrolujemy to, z czego korzystamy. Więc jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak działa diaspora, to możecie sobie założyć konto u nas pod adresem diaspora.nowoczesnapolska.org.pl.
I jeszcze trzecim takim, no to właśnie jest to wygląda. Trzeci, Diaspora jest ciągle w wersji alfa, więc nie ma wszystkich takich podotrysków, jak na Facebook. Ale zdecydowanie polecam i wydaje mi się, że jest to bardzo alternatywne. Więc jeżeli to jest jakimś atutem, to zapraszamy. Jeszcze jedną rzeczą, do której niestety nie mam slajdu, jest taka świeżynka, w poniedziałek fundacja, która w jakiś sposób jest zaangażowana też w tą całą kwestię związaną z ACTA i z prawami autorskimi. Ogłosiła konkurs na najlepszy tekst o prawie autorskim. Jest to konkurs o zasięgu międzynarodowym. Również przyjmujemy wideo i nagrania audio. I mamy taką formułę, żeby zebrać pieniądze na nagrodę właśnie poprzez taki poprzez stronę, na której ludzie mogą wpłacać te pieniądze. Im więcej osób wpłaci, tym wyższa będzie nagroda, tym wyższe będzie zainteresowanie. Pierwszego dnia udało nam się zebrać około 400 dolców. Właściwie przed południem nawet, więc liczę na to, że ta nagroda będzie naprawdę duża i uda się zmobilizować dużo ludzi z całego świata, żeby pisali o prawie autorskim, o jego przyszłości, o tym, jak możemy sprawić, żebyśmy wszyscy mieli lepszy dostęp do dóbr kultury, żebyśmy mogli legalnie się dzielić na przykład muzyką, która nam się kojarzy z naszym dzieciństwem. No i właściwie żyć w internecie tak, jak chcemy, co obecnie jest właśnie problematycznie, tak jak wszyscy wiemy, bo już nasłuchaliśmy w telewizji. No dobrze, to jest w zasadzie wszystko. A, jeszcze mamy klip, który zrobiliśmy jakiś czas wcześniej. Jest również remis. Na tym nic nie było, nie było. Żadnych zwierzeń, bez najżadnych. Pierwsza z tym. Nas z sobą nie łączyło, nie łączyło. Wróć piosennych marzeń pracy. To również sporo się czarno. Wszyscy się mi potrzebują, to brzmiący śpiewę w lasku. Stop, 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 stop